tym odcinku zabierzemy Was do miejsca, o istnieniu którego tak naprawdę mało kto wie. Zainteresowani? No to lecimy. Tematem naszej dzisiejszej wędrówki jest niesamowity tunel kolei piaskowej. Budowę tego tunelu rozpoczęto w roku 1926 i na tamte czasy był to jeden z najciekawszych obiektów budowlanych Górnego Śląska. Kopanie tunelu rozpoczęto z dwóch stron jednocześnie, a sam tunel, sama budowa tego tunelu miała charakter otwarty, czyli nie został wydrążony, tylko wykopany. Na etapie projektowania ustalono, że szerokość tego tunelu będzie wynosiła 5 m 20 cm, a wysokość 6,5 m, przy czym wysokość ta uwzględniała możliwość późniejszej elektryfikacji tego szlaku kolejowego. Po zakończeniu wybierania ziemi przystąpiono do odlewania w oszalowanym wykopie 26 betonowych elementów o specjalnej konstrukcji przystosowanej do tego trudnego terenu. Co jest ciekawe, pod główną ulicą, żeby nie zakłócać ruchu, wykonano głęboki na 25 metrów i szeroki na 60 metrów podkop, a wszystkie prace ziemne wykonywały koparki. Jeśli przyjrzycie się budowie tego tunelu, zauważycie, że nie został on w całości przykryty. Ma to swoje uzasadnienie. Mianowicie chodziło o to, żeby wilgoć znajdująca się w tunelu nie mieszała się z gorącymi spalinami lokomotyw, a to z kolei powoduje, że beton nie starzeje się tak szybko. W czasie trwających prac ziemnych na południowym końcu tunelu doszło do poważnego obsunięcia się ziemi wskutek wystąpienia kurzajki. Zagrażało to stojącemu tam budynkowi mieszkalnemu. Z uwagi na to obsunięcie ziemi konieczne okazało się przedłużenie tego tunelu i to aż o 2 moduły, 8- i 10-metrowy.